Chłodny jesienny wieczór, warszawska hala Expo i kolejne gwiazdy na naszej ściance. Właśnie w ten sposób rozpoczynamy jubileuszową 10. edycję konkursu Viva Photo Awards. Czy pani może pamięta pierwszą na przykład edycję? Oczywiście, że pamiętam, bo byłam jurorem w pierwszej, w drugiej, w trzeciej i chyba w czwartej. Nie pamiętam, na której skończyłam. Jezus Maria, to 10 lat naprawdę. Że Viva się bardzo dobrze strzeliła w taką branżę i w takie miejsce na rynku, które jest szlachetne, jest piękne, ale nie jest tak banalne jak inne nagrody. To jest taka impreza, na której zawsze się jest. Jest wpisana w kalendarz, czeka się na moment, kiedy Kasia zadzwoni, redaktor naczelny, i będziesz? Będę. Specjalnie na to przyleciałam z Londynu i jutro rano wracam. W związku z tym ja jestem tylko i wyłącznie dzisiaj po to, żeby być tutaj. Ja się czuję z Edi Pressem jak z rodziną. Grand Prix otrzymałem za cykl zdjęć, malowanie światłem, zdjęcia, które tutaj widnieją za nami. Zaskoczony jestem z tego względu, że nie liczyłem na Grand Prix, więc zupełnie szczerze. Myślę, że jakieś honorowe miejsce znajdę, tak żebym mógł ciągle patrzeć, stale patrzeć i przypominać sobie tą cudowną chwilę. Ja mamę uczę, jak robić zdjęcia. To prawda? Tak, jestem autorką wielu zdjęć na Instagramie Weroniki. Kosztowało mnie długich godzin pracy i cierpliwości. Największą wisienką na torcie dzisiaj, co wszyscy wiemy, jest oczywiście występ Stinga i Shaggiego. Zaprosić Stinga, topowa impreza. No Shaggiego też trzeba pamiętać, bo jednak wystąpili razem. Za nami już część oficjalna, wyłoniliśmy laureatów w 6 konkursowych kategoriach. Posłaliśmy genialnych Stinga i Shaggiego, to my teraz idziemy na afterparty, a Was zapraszamy na viva.pl, bo tam możecie śledzić całą relację z tej właśnie jubileuszowej 10. gali Viva Photo Awards.